Pracownik restauracji przerywa milczenie po aferze Britney Spears, / nie ona była prowokatorem, / Kilka dni temu Britney Spears po raz kolejny znalazła się w samym centrum medialnego zainteresowania. Księżniczka Pop i jej mąż Sama z Clary mieli udać się na romantyczną kolację do jednej z kalifornijskich restauracji. Jak informowało TMZ, para odwiedziła restaurację JY, w której Britney natychmiast została rozpoznana przez innych gości. Podobno ludzie od razu zaczęli robić zdjęcia gwieździe i nagrywać ją z ukrycia. To właśnie wtedy Spears miała zacząć krzyczeć i bełkotać. Sytuacja miała przerosnąć męża gwiazdy, który zdenerwowany wybiegł z lokalu. Po incydencie diwa opublikowała w sieci wymowny filmik, na którym tańczy, a następnie pokazuje jej środkowy palec. Na lakoniczny wpis zdecydował się z kolei Sama z Khari, który podzielił się na Instastory pewną refleksją. Nie wierzcie w to, co czytacie w internecie, ludzie, napisał. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Menadżer restauracji w rozmowie z mediami powiedział, że nie może udzielać żadnych informacji na temat wizyt celebrytów w knajpie. Nieco bardziej wylewny był za to jeden z pracowników, który zdradził Paga Six. Co tak naprawdę wydarzyło się podczas wizyty Britney Spears w restauracji? Prowokatorem nie była Britney. To jeden z gości restauracji z niej drwił i nagrywał ją bez jej zgody, tłumaczy pracownik obiektu gastronomicznego. Informator serwisu wyjaśnił także, że mąż gwiazdy wcale nie wybiegł z restauracji i nie zostawił ukochanej samej. Sam był zdenerwowany, co zrozumiałe, ale wyszedł z restauracji na chwilę, żeby pójść po samochód, dodał pracownik. Co o tym myślicie?